To jest piąty festiwal sportu. Mówiliśmy o tym, co się odbyło w zeszłym roku, ale tak szybko sprawdziłem. 5 lat temu nie był otwarty jeszcze okrągłak, czyli cały czas trwał remont tego obiektu. Mówię to po to, żeby usłyszeć nam, jaką drogę przeszliśmy. Ten nasz krajobraz sportowy jest taki różnorodny, bardzo kolorowy. W pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo patrząc na ofertę sportową od tych najmłodszych mieszkańców naszego miasta jest bardzo szeroka. Ale patrząc na te występy sportowców już w wieku seniorskim, również tutaj akurat ten wachlarz jest bardzo szeroki wśród dyscyplin indywidualnych i również tych drużynowych. A zatem możemy powiedzieć, że jako samorząd w Polsce jesteśmy samorządem, który na pewno wspiera sport, no i mamy też to szczęście, że w naszym mieście mieszkają fantastyczni sportowcy z ogromnym talentem, takim zawzięciem. Mamy fajnych trenerów, którzy też przyciągają sportowców z Polski, a to chyba jest wyznacznik tego, że oferujemy bardzo wysoką jakość, jeżeli chodzi o infrastrukturę. I wymieniając te wszystkie elementy składowe, ja patrzę w przyszłość bardzo optymistycznie. I oczywiście nieustająco za tych naszych sportowców, i małych, i dużych, bardzo mocno trzymam kciuki. Cieszymy się właśnie, że Opolanie, miasto Opole, w taki właśnie fajny gest w stosunku do Dawida, mógł się rozwijać. No, przyczyniło się tak do tego sukcesu. Myślę, że to jest wspólny sukces wszystkich. Dzisiaj na tej gali Dawida nie było, ale jest usprawiedliwione. Tak, tak, jest na zgrupowaniu w Spale. Przygotowuje się do najważniejszych imprez tego roku, czyli Mistrzostw Świata w Oregonie, Mistrzostw Europy w Monachium. No, inne wyzwanie, tak, inny dystans, 35 km. Także tak to Dawid powiedział, inna troszkę zabawa, no inne przygotowania również, bo na pewno szybsze chodzenie. No właśnie, bo też będziemy mieli okazję Dawida zobaczyć tu w Opolu. Mam nadzieję, że oczywiście zdrowie będzie w jak najlepszej formie. Te najbliższe właśnie starty Dawida po przygotowaniach, o których pan mówi? Tak, no na pewno one będą rolę pełnić taką sprawdzianów, tak? Tam nie będą padać jakieś super wyniki, myślę. Potraktujemy bardziej szkoleniowo, no ale chcemy się pokazać, tak, swoim kibicom, swoim ludziom. No i spróbować oczywiście, w jakiejś jest dyspozycji, pierw w Surejówku na 20 km, zaraz po świętach, no a później w Opolu, jak zdrowie oczywiście dopisze, spotykamy się 13 maja na 35 km Mistrzostwa Polski oczywiście. Inwestujemy przede wszystkim w taki zdrowy styl życia. Im więcej się ruszamy, jesteśmy bardziej wysportowani, tym możemy traktować to jako taką troszeczkę inwestycję w nasz poprawny rozwój fizyczny i psychiczny także. Dzisiaj sport jest wskazywany jako alternatywa do takich innych rozrywek, które no, są bardziej, nazwijmy to, stateczne. Więc jest zdrowie, ale oczywiście to jest niesamowita także promocja miasta. Tak już wspomniałem, dzisiaj możemy się faktycznie pozycjonować jako samorząd sportowy, który posiada zespoły na tych najwyższych poziomach rozrywkowych, który potrafi rywalizować z tymi najlepszymi. Na pewno jest to duże wyróżnienie dla mnie. I no, na pewno jestem bardzo zadowolony z tego, że no, jestem jakby wynagradzany za moją ciężką pracę. I no, zawsze się też przyda dodatkowa kasa. Być może na sprzęt sportowy i na przygotowania sportowe, bo one tak. Chyba zajmują Ci bardzo, bardzo dużo czasu. Tak, jak najbardziej. No, właściwie większość czasu. Także jak mogę i mam wolny czas, to przeznaczam je na spotkanie się z przyjaciółmi, ale no, jest on bardzo ograniczony. Powiedz o tym roku 2021, bo za niego też zostałeś uhonorowany. Jak go sobie cenisz, które te momenty były dla Ciebie najważniejsze i te sukcesy oczywiście też? No to na pewno, no to wice Mistrzostwo Polski, no to jest na pewno bardzo ważny moment. Ale w 2021 też przyszedłem do nowej wagi i... Więc to jest duży sukces dla mnie, że odnalazłem się tak w nowej wadze. A jak udaje Ci się łączyć i naukę, i sport? Całkiem dobrze mi idzie łączenie, także zdaję do następnej klasy. Uczęszczam do szkoły numer 3 w Opolu, a oprócz
no, sportu, no to najbardziej to matematyka mi pasuje, może nie jakoś pasja, ale najbardziej mi pasuje. Nasza oferta sportowa i dla tych, którzy chcą trenować, ale także dla takich pasjonatów, czyli kibiców, jest na pewno bardzo szeroka. Cieszę się ogromnie, a z drugiej strony czasami mam znak zapytania, na co się zdecydować w weekend, bo ta oferta jest naprawdę bardzo, bardzo bogata.